Pochwalony jest Chrystus. Żeby wiedzieć, że się wykład zaczyna, to rozpocznijmy modlitwą. Zwróćmy się do tej, która jest patronką tego miejsca i niech będzie to okazja także w dniu dzisiejszym w sposób szczególny spojrzeć w jej serce, ponieważ jest to dzień, w którym wspominamy to niepokalane serce Maryi po wczorajszym spojrzeniu w serce Chrystusa i dostosowania naszego rytmu, bicia z naszego serca do serca Jezusowego. Teraz próbujemy dostosować bicie naszego serca do serca Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wspomożenie wiernych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cieszę się bardzo, że mogę zabrać tutaj głos w tym miejscu, w szczególnym miejscu, dlatego że obecniamy tutaj Maryję, a ona jest tą, która troszczyła się o wspólnotę rodzinną, ponieważ to jej powierzył Bóg z własnego Syna, Syna Bożego, pod tę troskę. Tutaj też gdzieś w tle pozostaje zawsze obecny święty Józef, bo sąsiednia świątynia jest poświęcona świętemu Józefowi. Niejednokrotnie spotykamy się w tamtej świątyni, by przybliżyć tę postać, postać świętego Józefa. On będzie pozostawał też w tle mojego przedłożenia, ale będę się koncentrował na relacji, która stała się tematem mojego przedłożenia. Będę mówił o miłości małżonków między mężczyzną i kobietą i nawiązuję do tekstu, który jest tekstem biblijnym. Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Sam jestem biblistą, więc wybaczą Państwo, że najwięcej akcentów będzie związanych z tekstem biblijnym, ale będę się odwoływał także i do literatury i tekstów, które są poza biblijne. No i od tych tekstów pozabiblijnych zacznę. Zacznę od tekstu takiego poety, filozofa, malarza libańskiego. Przenosimy się zatem do Libanu, przenosimy się do miejsca, gdzie również Maryja była. Jeśli Państwo by się kiedyś chcieli wybrać na pielgrzymkę do Libanu, to też zapraszam. Jest tam takie miejsce, gdzie jest czczona Matka Boża, gdy Jezus przybył do Sarepty Sydońskiej. To wtedy Maryja oczekiwała według tradycji na wzgórzu i tam jest piękne sanktuarium poświęcone Maryi. Więc przenosimy się do tego świata. Tekst, który chce nam coś uświadomić. Kiedy kochasz, nie mów, mam w sercu Boga, ale raczej jestem w sercu Boga. I nie myśl, że możesz kierować swą miłością, bo jedynie miłość, jeśli uzna cię godnym, może tobą pokierować. To poetyckie wezwanie na samym początku ma nam uświadomić, że miłość jest łaską. Ta prawdziwa miłość, którą w życiu przeżywamy, ta miłość płynąca od Boga jest darem. I my mamy się na ten dar otworzyć. Otwarcie się na ten dar może sprawić, że potrafimy w życiu kochać, co nie jest takie łatwe i proste, jak widać po wielu relacjach zburzonych we współczesnym świecie, relacjach wzajemnej miłości. No i kolejny już poeta, też ze świata Bliskiego Wschodu. Przenosimy się do Persji, współczesny Iran. Rzeczywistość kulturowa, bardzo długo rozwijająca się. Kiedy mówimy o Persji, to zawsze musimy patrzeć na jakąś tam pewną epokę, która jest za każdym razem troszkę odmienna, ale najważniejsze jest to, że jest to kraj, który troszkę wymyka na się spod obecności chrześcijaństwa, ale
chrześcijanie w Persji, czyli w dzisiejszym Iranie, mają się stosunkowo dobrze w stosunku do innych krajów Bliskiego Wschodu. No jest stosunkowo dobrze, jest seminarium duchowne, jest wiele kościołów czynnych na terenie Iranu i nigdy nie miałem żadnego problemu z odprawieniem mszy świętej na terenie Iranu, czy w kościele, czy jeśli poprosiłem, jeśli miałem grupę w hotelu, chętnie udzielali zawsze miejsca do odprawienia mszy świętej. Są to szyici. Kiedy byłem w Isfahanie, spotkałem się z teologami muzułmańskimi i kiedy dowiedzieli się, że jestem teologiem z Wrocławia, to mówią, to my jesteśmy koledzy, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, a w jednym z meczetów śpiewaliśmy barkę i wszyscy nam klaskali. Nie czujemy tych różnic, które nas może z zewnątrz nie dotyczą do końca, ale między szyizmem a sunizmem jest znacząca różnica i szyizm, który często w mediach jest ukazywany bardzo tak rygorystycznie, jest jednak bardziej otwarty na chrześcijaństwo. Zresztą jeden z szachów otrzymał od polskiego króla Biblię i wiemy, że tę Biblię szach przeczytał. Dlaczego jest ona w muzeum w Nowym Jorku i jest wyrwanych kilka stron? Dlaczego kilka stron wyrwanych w Biblii? No bo jak ją czytał i doszedł do buntu Absaloma przeciwko Dawidowi, to żeby jego synowie się nie zbuntowali przeciwko niemu, to te kartki z Biblii wyrwał. No więc na pewno czytał tekst, skoro doszedł do tego miejsca, w którym był ten opis. Mówię o tym dlatego, żebyśmy poczuli też atmosferę tych chrześcijan, którzy tam są. Spora część z nich mówi językiem jeszcze Jezusa Chrystusa, językiem aramejskim. Miałem kiedyś przyjemność uczestniczyć w takiej liturgii kościoła syryjskiego, gdzie wspólnie razem sprawowaliśmy Eucharystię i był to język polski, język aramejski. Usłyszeć słowa konsekracji wypowiadanych w języku aramejskim, w języku, którym prawdopodobnie Jezus wypowiedział. Może akcent był inny, ale w języku, który był przez Niego używany, to piękne, wspaniałe doświadczenie duchowe. Więc może tego poeta króciutki wierszyk. Ptak, który bolesną pieśń śmiewa, to miłość. Posłaniec, który przemawia językiem nieznanego, to miłość. Głos, który mówi do Ciebie, wzywając, byś wyruszył poza granice stworzenia świata, to miłość. To, co z ciasnoty Twego ja Cię wyzwala, to również miłość. Napisał to Hakami Shirvani, perski poeta. To ostatnie zdanie, bardzo ważne. Przezwyciężamy egoizm przez otwarcie się na drugiego człowieka. I to jest fundamentem relacji, o których będę chciał mówić. Zatem spróbujmy teraz poprzez okienko tradycji zerknąć początki dziejów ludzkości, gdzie słyszymy głos Boży, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Księga Rodzaju, rozdział 2, wiersz 18. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Samotność jawi się zatem jako stan negatywny i domaga się wspólnoty. Jak stwierdza filozof Józef Piper w swoim traktacie o miłości. Poza zwykłym istnieniem trzeba jeszcze być kochanym przez kogoś. I to chyba jest ten główny motyw, który wyrasta z tradycji biblijnej i który zresztą zauważają też myśliciele, mędrcy, filozofowie, że pełnia życia wtedy przez nas jest doświadczana, jeśli mamy kogo kochać, i jeśli jesteśmy kochani. Trochę inaczej tę myśl wyraża Robert Smith, stwierdzając, że nie jesteśmy w stanie całować samych siebie. Nie jesteśmy w stanie całować samych siebie. To znaczy, że jeśli się człowiek koncentruje tylko na sobie, to jest uboższy. Bóg w akcie stwórczym przezwycięża samotność człowieka. Przy boku Adama pojawia się Ewa. Teraz Adam składa wyznanie. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. I spróbujmy teraz wyjaśnić to pojęcie biblijne, które tutaj na samym początku pada, które wypowiada Adam. Cóż oznaczają te słowa Adama? Analogicznymi słowami zwraca się Laban do swojego siostrzeńca Jakuba. Jesteś moją kością i ciałem. Podobnie Abimelech zwraca się do braci swojej matki w Sychem. Wspomnijcie wszak, że jestem z kości waszej i waszego ciała.
Uznając władzę Dawida, wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się w Hebronie i oświadczyły mu: oto mamy, myśmy kości Twoje i ciało. Po rewolcie Dawid wspomina pokolenie Judy, które ociąga się uznaniem jego władzy i mówi im: jesteście braćmi moimi, kośćmi i ciałem moim. We wszystkich tych przypadkach określenie moje kości i moje ciało oznacza pokrewieństwo, więzy rodzinne, a więc wyznanie Adama wobec Ewy oznacza uznanie jej godności jako partnerki życia. Tylko Ewa jako kobieta jest w stanie przezwyciężyć samotność Adama, co autor natchniony potwierdza słowami, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go, stworzył mężczyznę, zakar w języku hebrajskim i niewiastę, nekewa w języku hebrajskim. No i teraz może na chwilkę zatrzymajmy się nad tym obrazem Bożym w nas. W każdym człowieku jest obraz Boży. Co jest obrazem Bożym w nas? W obrazem Bożym w nas jest nasza rozumność. Człowiek może odróżnić prawdę od fałszu i człowiek może podążać za prawdą. To jest obraz Boży w nas. Kolejny obraz, który dopełnia ten pierwszy, to człowiek ma wolną wolę. Mając wolną wolę, człowiek może wybrać dobro i unikać zła, czyli potrafi odróżnić to, co jest dobre, od tego, co jest złe. To wolna wola decyduje o tym. Bóg jest miłością, więc obrazem Bożym jest nasz miłość. Będziemy się zastanawiali, jaka miłość za chwilę, ale jeśli spojrzymy na świat nas otaczający, to widzimy, że miłość jest specyficzną cechą człowieka. Rozumność jakąś tam znajdziemy w przyrodzie, kieruje się często świat jakimś rozumnością, ale kochać potrafi tylko człowiek. No i kolejny, czwarty wymiar obrazu Bożego to, że mamy od razu, od początku w projekcie Bożym dar życia wiecznego. Tylko człowiek jest otwarty na wieczność, bo tylko człowiek jest istotą religijną. Tylko człowiek może się zwrócić do Boga. Żadne inne stworzenie nie jest w stanie dostrzec nad sobą Boga. Tylko człowiek. Oczywiście wiemy, że na początku dziejów ludzkości wydarzył się grzech. Grzech, który zniekształcił wszystkie elementy tego obrazu Bożego. Nasza rozumność nie jest doskonała. Nie zawsze potrafimy odnaleźć prawdę pośród fałszu. Widzimy to niejednokrotnie. Może i w naszym życiu osobistym. A jak znajdziemy prawdę, to nie zawsze potrafimy za nią podążać, bo nasza wola jest niedoskonała. Nasza wola jest niedoskonała i nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła. Jak odróżni dobro od zła, jak mówi święty Paweł, niejednokrotnie wybieramy zło, podążamy za złem. Nasza miłość nie jest doskonała, bo nakierowana często na siebie, nie jest bezinteresowna. No i utraciliśmy na początku przez ten grzech także dar życia wiecznego. Ale jednym z obrazów, czyli elementem tego obrazu Bożego w nas jest ten tekst, o którym tutaj wspomniałem. Specjalnie go zacytowałem, jeszcze raz go przypomnę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę, zakar i niewiastę nekeba. W języku hebrajskim mamy jeszcze inne określenia na mężczyznę i kobietę. Ish i sha. Takie określenia. Ale te określenia ish i sha do końca nie precyzują specyfiki kobiety i mężczyzny. To jakbyśmy tak dokładnie na język polski przetłumaczyli, to jest mąż, mężczyzna i mężyca. W starych tłumaczeniach spotkacie takie określenie, czyli ta, która została wzięta z mężczyzny. I takie określenie można by było odnieść do tych pojęć, że mamy wspólną naturę, mężczyzna i kobieta. Ale tutaj jest wyraźnie zaznaczone, że różnimy się płciowością. Zakar to symbol taki, który się znajduje w tym określeniu, oznaczający zaostrzony, a nekewa to zaokrąglona. To są właśnie te symbole, które do tej pory, jeśli zatrzymujemy się przed toaletą, zauważymy, że takie symbole się pojawiają, rozróżniając
dwie płciowości, które funkcjonują w człowieku. I autor natchniony mówi, że tak naprawdę pełnię człowieczeństwa uzyskujemy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w relacji do drugiej osoby płci odmiennej, czyli mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. Możemy zatem powiedzieć, że zostaliśmy stworzeni do wspólnoty mężczyzny i kobiety, a więc do miłości, by stać się jednym ciałem. I dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stanowią jedno ciało, basar w języku hebrajskim, wyrażające jedną naturę cielesną. Nawet gdyby mężczyzna i kobieta wzajemnie się nie związali ze sobą, to jednak ich życie zawsze przebiega w relacji, która była w zamyśle Bożym. Więc nawet jeśli by ktoś nie założył rodziny, to jednak jest zawsze w relacji do płci odmiennej. Mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. Świat nas powinien odczytać jako mężczyznę i kobietę. W tej wzajemnej się uzupełniającej relacji tkwi piękno obrazu Bożego i dlatego to stworzenie ludzi Bóg dostrzega, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, bardzo piękne. Można tak to tłumaczyć, słowo kalos, które już występuje w tłumaczeniu greckim, oznacza i piękne, i dobre, i tak samo to w języku hebrajskim, i piękne, i dobre. Czyli ta harmonia między mężczyzną i kobietą, doskonała miłość, oznacza po prostu piękno. Stąd oblubienica z Księgi nad pieśniami woła. Oczarowałeś me serce, siostro, oblubieniec woła, oczarowałeś moje serce, siostro ma oblubienico, oczarowałeś me serce jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma oblubienico, o ile słodsza jest miłość Twoja od wina, a zapach Twych olejków od wszystkich balsamów. Jednym z najwyższych elementów wartości, do których dąży człowiek, to jest właśnie zbudowanie tej trwałej relacji między mężczyzną i kobietą, takiej trwałej relacji, że dwoje ludzi staje się jednym ciałem. Na kartach Biblii często słyszymy o zachwycie nad pięknem kobiet. O Rebece, przyszłej żonie Izaaka, natchniony mówi, że była to panna piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężem. Rachela, przyszła żona Jakuba, została zaprezentowana jako dziewczyna, która ma zgrabną postać i piękne oblicze. Podobnie charakteryzuje się Esterę. Była to panna o pięknej postaci i miłym wyglądzie, a gdy umarli jej ojciec i matka, przyjął ją Marchodeusz jako córkę. Oraz o Judycie. Była piękna i na wejrzenie bardzo miła. O szumienicy Abisza, która przeznaczona jako opiekunka dla schorowego Dawida, autor natchniony mówi, że była nadzwyczaj piękna. Właśnie w tych relacji odkrywa się piękno. W szczególności piękno kobiety, która staje się partnerką mężczyzny. Owocem zjednoczenia mężczyzny i kobiety staje się szczęśliwe życie rodzinne, w którym mężczyzna znajduje radość pracy dla małżonki i dzieci, a w przyszłości dla wnuków. Papież Benedykt XVI pisze: człowiek jest w jakiś sposób niekompletny. Ze swej natury dąży do znalezienia w drugim dopełnienia swej całości. Tylko w zjednoczeniu mężczyzny i kobiety człowiek może stać się kompletny. To z encykliki Deus Caritas Est. W języku hebrajskim i w tradycji hebrajskiej często się mówi, że tak naprawdę pełnię człowieczeństwa osiąga się w tej relacji między mężczyzną a kobietą. Spójrzmy zatem na tę tradycję hebrajską. W języku hebrajskim słowo poślubieni jest identyczne ze słowem uświęceni, kiduszim. Zatem aktem ślubu mąż czyni żonę w taki sposób nietykalną dla świata, jak przedmiot święty. Jest coś w tej tradycji bliskowschodniej, którą dzisiaj też jakoś zburzyliśmy i nie pielęgnujemy. Sakrum, przestrzeń święta, obecność Boga. Zbliżamy się do tej obecności Boga z szacunkiem, ale wydzielamy przestrzeń sakrum też dla kapłanów, którzy tej obecności Boga tutaj pilnują. I w tradycji bliskowschodniej analogicznie mówi się o relacji między mężczyzną i kobietą, że jest świętością. W
tym momencie, kiedy powstaje relacja małżeńska, jest świętością, czyli jest tą świętością, która sprawia, że jest w relacji do tego konkretnego mężczyzny. I z chwilą, kiedy już jest w tej relacji, kiedy pojawia się tak w naszym zwyczaju, ale jest to bardzo starożytny zwyczaj, znany też w Izraelu, kiedy pojawia się obrączka, to ta obrączka jest szczególnym znakiem wobec świata, że do kogoś należę, że z kimś jestem związany, związana relacją miłości i stanowimy wspólnotę i już tej wspólnoty ktoś nie może przekroczyć. Dzisiaj i symbol często jest odkładany i relacje często są nieuporządkowane. To jest oczywiście niebezpieczne dla przyszłości wzajemnych związków, kiedy nie potrafimy tę relację uporządkować. Choć akt ślubu jest jednorazową decyzją, to jednak mężczyzna i kobieta muszą stopniowo zdobywać swoją płeć, tak samo jak swoje człowieczeństwo. I ich prawdziwe zjednoczenie możliwe jest tylko wówczas, kiedy obydwoje osiągną pełnię człowieczeństwa. Dzisiaj często się mówi, że niektórzy po prostu nie dorastają do tej relacji małżeńskiej. Nie dorastają do relacji między mężczyzną a kobietą. I to stanowi problem dla trwałości małżeństwa, bo brakuje fundamentów człowieczeństwa. Mężczyzna osiąga męską dojrzałość dzięki kobiecie. Kobieta osiąga pełnię kobiecości wtedy, gdy znajduje oparcie w mężczyźnie. Wzajemny stosunek płci to dialog dwóch istot odrębnych, a jednak zależnych od siebie, które muszą się spotkać, aby móc się samookreślić i przekształcić swój związek w dopełnioną całość. To wzajemne dopełnienie obejmuje aspekty duchowe i fizyczne, jak stwierdza Benedykt XVI. Kocha nie sama dusza, ani samo ciało, kocha człowiek, osoba. No i tutaj mamy dwie często skrajności w historii. Jedna skrajność to już znana od starożytności, że często zdarzało się, że te relacje między mężczyzną i kobietą układano na tak wysokim poziomie, że seksualność schodziła na bardzo daleki plan, a była często negatywnie pojmowana. I druga skrajność, bardziej obecna we współczesnym świecie, gdzie relacje miłości sprowadza się często tylko do erotyzmu, a nie do obecności drugiej osoby w relacji między osobami. Papież przypomina, że człowiek jest całością, relacja miłości obejmuje całego człowieka. Tak więc kobieta zwraca się ku mężczyźnie, pragnie mu ofiarować siebie i dąży do macierzyństwa. Mężczyzna zwraca się ku kobiecie w tym celu, aby skutecznie zwyciężać świat i samego siebie. Ona jest czynnikiem bezpieczeństwa i spokoju. On znajduje w niej bodziec do podejmowania ryzyka przygody. Ona uosabia zrównoważenie, on impulsywność i poryw, czerpiący jednak energię z ogniska z centrum. Ona symbolizuje instynkt opiekuńczy, on rozwój. Postawę duchową mężczyzny cechuje ciekawość, odkrywczość, impulsywność. Kobieta natomiast ocenia, prowadza ładu, łagodzi obyczaje. W inteligencji męskiej dominuje skłonność do dedukcji, analizy, klasyfikujących podziałów. W inteligencji kobiety umiejętność syntezy, ujmowania całości i wnikania w nastrój. No i tutaj bardzo często dzisiaj próbuje się te specyficzne cechy kobiety, specyficzne cechy mężczyzny zniwelować, żebyśmy byli wszyscy jednakowi, żeby nie było zbyt wielkiej różnicy między mężczyzną i kobietą. Mówi się, że to jest negatywne, że są między nami różnice. Ale nie da się, kochani, pewnych rzeczy przeskoczyć. Nie da się przeskoczyć. Natura kobiety jest inna i natura mężczyzny jest inna. Jeśli kobieta spojrzy teraz na tę świątynię i na mnie, to najczęściej widzi całościowo. Wszystko widzi. Wszystko widzi, a jeśli mężczyzna spojrzy w moim kierunku i tutaj, skoncentruje się na szczególe. Może na mojej dłoni, może na jakimś szczególe, który jest obecny tutaj przy ołtarzu.
Dlaczego się tak dzieje? Z natury to wynika. Kobieta zawsze od zarania dziejów troszczyła się o dzieci i musiała widzieć więcej. Więc widzi więcej, spogląda szerzej, bo zawsze gdzieś w pobliżu jej było dziecko i za tym dzieckiem wzrok wędrował. Nawet jeśli tego dziecka nie ma, ona widzi szerzej, bo jest z natury matką i spogląda na świat jak matka, z natury. A mężczyzna znowu od zarania dziejów miał się troszczyć o to, by zdobyć pożywienie dla domu rodzinnego i był tym, który zdobywał to pożywienie, polował, koncentrował się na szczególe, bo to było bardzo ważne w jego egzystencji. Więc widzimy, że ten naturalne w nas tkwiące elementy kobiecości i męskości nie można do końca zasypać, ponieważ zasypujemy naturę ludzką. Zostaliśmy stworzeni, jak słyszeliśmy na początku, jako mężczyzna i kobieta z różnymi odcieniami, które są związane z tą rzeczywistością, także i duchową, no nie? Rzeczywistością, która jest odmienna między mężczyzną a kobietą. Wzajemne uzupełnianie się dwóch odmiennych sfer ducha domaga się zjednoczenia cielesnego, które sprawia, że małżonkowie stają się jednym ciałem. Stąd życia seksualnego nie należy traktować z pogardą, jako czegoś narzuconego z przymusu, ani z pobłażliwością, jako ustępstwa wobec życia, ani ucieczki przed klęską. Trzeba je przeżywać do końca, gdyż to jest jedna z dróg, na której człowiek przerasta sam siebie, osiągnąwszy przedtem pełny rozwój. Stąd trudno zgodzić się ze zdaniami stoików, że kochać prawdziwie może jedynie mędrzec, który umie oddzielić namiętności od szacunku i podziwu dla miłości. Była taka filozofia starożytności, filozofia stoików, którzy wszystko chcieli podporządkować rozumowi. Także i miłość próbowali podporządkować rozumowi i uważali, że najlepsi to byliby w małżeństwie tylko mędrcy, filozofowie, bo potrafią rozróżnić namiętność od działania rozumu. Skądinąd też uważali, że najlepsi politycy to by byli filozofowie i że oni by prowadzili najlepiej społeczeństwo. Ani jedno, ani drugie się nie sprawdza. Do małżeństwa, do założenia rodziny jest powołany każdy, bez wyjątku, który potrafi zbudować własne człowieczeństwo. Kochać może zatem każdy, kto dorósł do pełni człowieczeństwa i potrafi oddać siebie w darze drugiej osobie w aspekcie duchowym i fizycznym. Jednak sam moment wyboru tej jednej osoby spośród tysięcy innych pozostaje tajemnicą. Pozostaje tajemnicą. To takie moje dopowiedzenie, ciekawostka. Mędrcy Izraela mówią, że człowiek od początku, czy już od momentu poczęcia ma przeznaczoną drugą osobę. Tak mówią rabini. No i teraz mam przeznaczoną tą drugą osobę, ale mówią ci sami rabini, że tak. Żeby ci dwoje w życiu się znaleźli, poznali, zakochali, to mówią, większy to jest cud niż przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. No oczywiście żartobliwie o tym opowiadam, ale jesteśmy powołani do tego, żeby znaleźć tę drugą osobę, a to jest tajemnicą, dlaczego akurat spośród dziesiątków tysięcy ludzi, których poznajemy w życiu, ktoś wybiera właśnie tę osobę, a nie inną osobę. To jest właśnie ta tajemnica. Człowiek odkrywa wartość drugiej osoby, jej urodę, inteligencję, pogodę ducha, uczciwość, pracowitość i wiele różnych cech, które indywidualizują tę konkretną osobę spośród wielu spotkanych w życiu. W tej niepowtarzalności wybranej osoby zakotwiczona jest fascynacja estetyczno-eretyczna. W tym momencie wysyłany jest sygnał do drugiej osoby. Podobasz mi się. Jeśli ów sygnał spotka się z pozytywnym oddźwiękiem, to rodzi się uczucie wzajemnej sympatii, która powoli zacznie przechodzić trwałe więzi przyjaźni. Eros łączy się wówczas z agapę i rodzi się to dwa wymiary miłości. Język polski ma jedno pojęcie właściwie miłości. Język grecki, który jest obecny w Nowym Testamencie, ma cztery wymiary miłości, cztery słowa na określenie miłości. Przy czym to, co dzisiaj w naszym pojęciu funkcjonuje w mediach, pojęcie erotyzmu jest już innym pojęciem niż w starożytności. W starożytności
pojęcie erotyzmu, erosa, odnosiło się do wszelkiej formy działalności człowieka, takiej, która była czyniona z pasją. Mogliśmy powiedzieć, że z pasją coś ktoś rzeźbi, prawdopodobnie z pasją artysta wymalował tutaj te wszystkie wizerunki, z pasją ktoś zaprojektował ten kościół. To jest ta właśnie pasja w człowieku czynienia czegoś, tworzenia nowej rzeczywistości. A agape, co w języku łacińskim będzie oznaczało caritas, jest miłością poświęcającą się. Czyli ja pragnę służyć drugiemu człowiekowi, pragnę pomóc drugiemu człowiekowi. I te dwa wymiary miłości też się spotykają w życiu rodzinnym. Eros łączy się wówczas z agapę i rodzi się wyjątkowy związek mężczyzny i kobiety, których uczucia krystalizują się w małżeństwie. Jednak jeśli nie ma wzajemnego uczucia, to doświadczenie odrzuconej miłości przechodzi w czas cierpienia i wygaszania w sercu namiętności i bywa, że jest przeżywany z wielkim bólem. To jeden z aspektów miłości. Jeden z aspektów miłości, że miłości nie kupuje się tak, jak wiele rzeczy we współczesnym świecie. Miłości nie ma na sprzedaż w marketach. Nie przyjdzie się, nie kupi miłości. To doświadczenie odrzuconej miłości może ubogacić człowieka, bo uświadamia, że miłość jest darem dla drugiej osoby. Nie nabywa się jak towar na rynku. Jednak brak umiejętności wygaszania uczucia odrzuconej miłości spycha człowieka na drogę fascynacji zastępczej. Miejsce autentycznego uczucia człowiek szuka potwierdzenia, że zasługuje na miłość i za wszelką cenę buduje wartość swojej osoby poprzez osiągniętą pozycję lub posiadane przedmioty. W tym momencie ratunkiem dla odrzuconej miłości staje się obraz Jezusa, który doświadcza odrzucenia, a przez to jeszcze pełniej wyraża swoją miłość wobec człowieka. To jeden z dramatów człowieka, który trzeba często w życiu przejść, to moment, kiedy ktoś oferuje swoje uczucia, miłość dla drugiej osoby, a druga osoba nie odzajemnia tego uczucia, po prostu nie przeżywa tego uczucia. I wtedy trzeba to uczucie wygasić. I to niebezpieczeństwo istnieje, które tutaj wielu specjalistów zauważa, że człowiek, który spotkał się z odrzuceniem własnej miłości, szuka czegoś w zastępstwie. I znajdujemy ludzi takich, którzy potrafią w to zastępstwo włożyć pozycję społeczną. Za wszelką cenę chcą awansować, być zobaczeni. Niejednokrotnie tutaj gdzieś szukamy przyczyn powstawania wielkich dyktatorów. Czyli tych, którzy nie potrafili zbudować trwałej relacji miłości w rodzinie, często uciekali się rzeczywistość zdobywania pozycji społecznej, a kiedyś ktoś stawał na tej drodze, to ich usuwali. To jest jedno niebezpieczeństwo. Drugie niebezpieczeństwo. Odrzucona miłość sprawia, że ktoś szukuje zastępstwa w posiadaniu rzeczy materialnych. Gromadzi, rozwija się pod względem materialnym, chce mieć dom, samochód, wszystko. Pokaże światu, że ja coś znaczę, że zasługuję na miłość. Nigdy nie zasługujemy do końca na miłość, bo miłość jest darem. Miłość jest darem i może być człowiek najbiedniejszy na tym świecie, nie mieć żadnych środków materialnych, a jednak może ofiarować miłość i może mieć ofiarowaną miłość, spotkać miłość. Nie o nas, nie zależy od tego, co człowiek posiada. To niebezpieczeństwo zatem istnieje i widzimy, że wielu ludzi ma nieuporządkowane relacje rodzinne, relacje miłości i dlatego ucieka w namiastkę miłości. Największym niebezpieczeństwem jest, kiedy miłość wygasa, a człowiek ucieka w coś, co go niszczy, w alkohol, w narkotyki, które sprawiają, że w miejsce prawdziwych relacji miłości pojawia się rzeczywistość zastępcza, która go niszczy. Autentyczna zatem miłość odnosi się do konkretnej osoby wraz ze świadomością, że ta osoba jest najważniejsza. W dużej mierze w początkowej fazie miłość, następuje proces idealizacji drugiej osoby. Przypisujemy jej pozytywne cechy charakteru, których albo ona nie ma, albo są one o wiele mniejszym stopniu obecne niż w naszej wyobraźni. Następuje projekcja naszych marzeń na osobę ukochaną.
Wyolbrzymiając pozytywne, a tuszując mniej pozytywne cechy ukochanej osoby, budujemy pragnieniowy obraz drugiej osoby, a później albo przeżywamy rozczarowanie, albo za wszelką cenę chcemy nagiąć drugą osobę do naszego jej obrazu. No i często spotykam się z ludźmi młodymi, którzy zakładają rodzinę i obydwoje mają wyobrażenie tej drugiej strony. Już widać, że to wyobrażenie nie odpowiada do końca konkretnej osobie, która jest przed nimi. Ale ona mówi, ja go zmienię, jak będzie ze mną w małżeństwie, a on sobie myśli, ja ją zmienię, będzie realizowała moje plany, moje marzenia. Dwa światy się spotykają i nie chcą do końca poświęcić się, tylko chcą zmieniać tę drugą stronę. Istnieje to zatem w dużej mierze niebezpieczeństwo, że te dwa światy nie przetrwają obok siebie, jeśli nie stworzą jednego świata wspólnej miłości. W miłość drugą osobą powinniśmy przyjąć taką, jaką jest, z zaletami i wadami, a może przede wszystkim trzeba ją pokochać właśnie w tym, co niedoskonałe, bo dopiero wówczas następuje pełna afirmacja drugiej osoby, co nie znaczy, że nie powinniśmy dążyć do pokonywania własnych wad, aby stać się pełniejszym darem w miłości dla drugiej osoby. Brak trudu walki z własnymi wadami, które rażą partnera życiowego, świadczą o postawie egoizmu, który na pierwszym miejscu stawia siebie, a na drugim miejscu partnera. Człowiek powinien być darem dla drugiej osoby. Kobieta dla mężczyzny, mężczyzna dla kobiety. Zatem jeśli jestem w relacji wzajemnej miłości małżeńskiej, to ciągle się staram, żeby być tym darem pod każdym względem. Duchowym i fizycznym. Fizycznym, to znaczy dbam o siebie, o swój wygląd. Staram się być ciągle dla drugiej osoby osobą atrakcyjną. Troszczę się o siebie. Nie dla siebie, tylko dla drugiej osoby. Dla małżonki, a małżonka dla męża. I w sferze duchowej. Staram się zbudować swoją postawę życiową tak, by ta druga osoba mogła mnie kochać. Co z tego, że ktoś mówi, ja ciebie kocham, a wraca do domu niemalże co drugi dzień pijany i rozrabia w domu. To nie jest miłość. Gdyby prawdziwa miłość się zaczęła tworzyć, to by próbował walczyć ze swoją słabością, bo chce być darem dla drugiej osoby. Pod każdym względem. I dlatego ta miłość wymaga otwarcia się na zmiany we własnym życiu. Kiedy dwoje ludzi staje przed ołtarzem, kiedy ślubują sobie miłość, to powinni mieć tę świadomość, że od tego momentu moje ja schodzi na drugi plan, a nasze my, czyli nasze wspólne bycie razem, jest na pierwszym miejscu. Obydwoje swoje ja powinni podporządkować temu, co my razem budujemy wzajemne relacje. Pełna miłość ułatwia nawiązanie trwałej więzi uczuciowej, ale wymaga troski przez całe życie. Kiedy się zakochujemy, to również my mobilizujemy się do dbania o siebie, by być bardziej atrakcyjnym dla drugiej osoby. Zaczynamy dbać o swój wygląd, staramy się tuszować swoje wady. Niestety wygaszamy w sobie uczucie miłości, wygaszenie w uczucie miłości objawia się właśnie również brakiem troski o siebie. Często na początku drogi narzeczeństwa obydwoje pięknie wyglądają, zadbani. Ona pięknie ubrana, zawsze zadbana. On też wychodzi z domu, stara się wyglądać dobrze. Rodzice często to zauważają. Kiedy dzieci zaczynają dbać o siebie, to znaczy, że już gdzieś ktoś jest na horyzoncie i pojawia się pierwsze uczucie. Widać to po zachowaniu dzieci. I tak powinno być przez całe życie. Życie nabiera nowych barw, gdy ktoś jest obok. Radość dzielona z drugą osobą jest podwójna. Troski wypowiedziane ukochanej osobie stają się mniejsze. Kiedy jest się razem, uzyskuje się poczucie stabilizacji. Wewnętrznie mówimy sobie, mogę na ciebie liczyć. Kiedy jest się razem, wieczory stają się krótsze, bo jest z kim porozmawiać. Podróże stają się piękniejsze, gdyż można dzielić się wrażeniami. Gdy jest się we dwoje, jest na kogo czekać w domu, jest za kim tęsknić.
W miłości jest nawet się z kim pospierać, wymienić poglądy. W małżeństwie nie tylko dzielimy się obowiązkami, ale w miarę możliwości pragniemy wyręczać drugą osobę w jej zadaniach. I to często się pojawia. Kochanie, co jeszcze dzisiaj mogę zrobić? Kochany, co dzisiaj potrzebujesz w małżeństwie? Kiedy ktoś się spóźnia z pracy, druga strona patrzy na zegarek, czy coś się nie stało w drodze. To są te relacje więzów miłości, które wytwarza się między dwojgiem ludzi kochających się wzajemnie w małżeństwie. Kiedy jesteśmy razem, budujemy wspólnotę w wielu przestrzeniach życia. Poznajemy swoje zamiłowania, uczymy się smaku ulubionych potraw osoby ukochanej. Przygotuję ci dzisiaj taki właśnie obiad, ponieważ ty to lubisz, no nie? Jesteśmy zawsze gotowi wysłuchać trosk spoczywających w głębi serca, wyrazić współczucie bólu. To jest to wzajemne bycie razem. Święty Paweł, by zobrazować miłość mężczyzny i kobiety, parafrazuje przykazanie wzywające do miłości bliźniego i przynosi je na płaszczyznę rodzinną. Niech każdy z was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego. Punktem odniesienia oczywiście jest miłość dobra do siebie samego, bo może być też i miłość nieuporządkowana wobec siebie. Ktoś, kto kocha siebie ponad wszystko, egoistycznie, nie potrafi kochać drugiej osoby. Kto znowu nie potrafi kochać siebie, czy nie akceptuje siebie, uważa, że jest do niczego, nie potrafi kochać też drugiej osoby. Bo jeśli nie akceptujemy do końca siebie, nie kochamy też innych, bo nie akceptujemy także innych. Zatem miłość realizuje się w prozaicznej codzienności, jak pisze Antoni Saint-Exupéry, bo miłość jest większa niż cała zawierucha słów. I człowiek siada przy oknie, w blasku gwiazd i czuje się znowu odpowiedzialny za dzieci, które śpią, za chleb, który trzeba przynieść do domu, za sen żony, która spoczywa obok, tak bardzo krucha i delikatna, przemijająca. Nad miłością się nie dyskutuje. To jest właśnie ta troska, intymność domu rodzinnego, odpowiedzialność za drugą osobę, że jest dla kogo żyć, ponieważ jest rodzina i małżonek czy małżonka. Zatem małżeństwo nie jest sumą interesów, tak jak się wnosi kapitał do firmy. Małżeństwo jest bezinteresownym darem siebie dla drugiej osoby. Gdy małżonkowie zaczynają obliczać, ile dali na sobie nawzajem, to już nie jest miłość. Miłość nigdy nie mierzy ani czasu, ani trudu ofiarowanego drugiej osobie. Żyjemy i kochamy. Czy któraś matka prawdziwie kochająca swoje dzieci liczy czas, który poświęciła dla dziecka? Tylko w nocy zapłacze, jest gotowa wstać i być. Który ojciec troszczący się o rodzinę liczy czas poświęcony na pracę dla domu rodzinnego? Żyje dla tego domu rodzinnego. Jednak historia Batrzeby i Uriasza Chetyty uczy nas, że miłość wymaga obecności osoby ukochanej. Uriasz jako oficer z pewnością wielokrotnie opuszczał swoją małżonkę, udając się na kolejne wyprawy. Najwyraźniej trudno znosiła to Batrzeba i jej wyzywająca kąpiel na dachu domu była wołaniem o prawdziwą miłość. Z pewnością wiedziała, że z okiem pałacu, gdzie mieszkał Dawid, jest widoczne i każdy jej kobiecy ruch ciała. W ten sposób zaczęło się rodzić pożądanie, które doprowadziło do dramatycznej miłości. Miłość wymaga obecności. Dzisiaj wielu ludzi młodych, zakładając rodzinę, bardzo często gubi tę obecność. Z jednej strony praca, pracują na zmiany, razona, spotykają się tylko na chwilę w domu, ale jeszcze o wiele większy problem pojawia się wtedy, kiedy jedna strona próbuje wyjechać, zarobić pieniądze gdzieś tam na zachodzie. Nieobecność rok, półtora, dwa lata. Choćby były najlepsze środki łączności, kochani. Najlepsze telefony. Najlepsze możliwości przez Skype'a, przez inne komunikatory współczesne. Nie zastąpi to obecności fizycznej. I nie chodzi tu tylko o erotyzm.
Chodzi o coś więcej. Starożytni twierdzili, i chyba mieli w tym rację, że człowiek emanuje swoim uczuciem na drugą osobę. I jeśli są małżonkowie razem, przytulą się, podadzą sobie dłonie, porozmawiają ze sobą, kiedy są w bliskości obok siebie, to podtrzymują te relacje. Kiedy nie ma tej bliskości, relacje się zaczynają sypać. Wielokrotnie pracując poza Polską, pracowałem we Włoszech, w Holandii, w Niemczech, widziałem, jak się rozsypały niejedne małżeństwa z Polski przez to, że byli w rozłące. W którymś momencie ta rozłąka sprawia, że relacje już nie są takie silne. Jeden z moich uczniów mówi, wyjechał do Anglii, mechanik samochodowy, praca dobra, ale mówi, przychodzi sobota i niedziela i co ja mam robić? Tam w Polsce żona z dzieckiem małym, no co z tego, że porozmawiamy przez telefon? Wziął, spakował się i wrócił. I w niedzielne popołudnie idą razem na spacer i prowadzą dziecko, teraz już dwójkę dzieci. Bycie razem. Miłość na odległość prędzej czy później słabnie. Nie można zatem preferować takich związków, w których środki materialne są ważniejsze od wzajemnej relacji bliskości. No i kolejna rzeczywistość, o której coraz bardziej też wiem coś więcej. Wielkim wyzwaniem dla miłości jest umiejętność starzenia się. Wiele kryzysów w miłości zaczyna się od braku akceptacji przepływającego czasu. Mężczyźni, których opuszczają siły witalne, zaczynają unikać intymności w związku. Kobiety za wszelką cenę chciałyby się pozbyć zmarszczek i zatrzymać w czasie figurę modelki. Świadomo, że starzenie się jest integralną częścią ludzkiego losu, wymaga na każdym etapie życia akceptacji tego faktu, ale nie rezygnacji. Na mężczyźnie spoczywa obowiązek dbania o swoje siły witalne. Na zmienionym poziomie rozwijają się wtedy wzajemna czułość małżeńska. Dbająca o siebie kobieta ciągle pozostaje atrakcyjna dla swojego męża. W miłości mogę liczyć na wsparcie, gdy przychodzi czas słabości lub choroby. Wówczas strona silniejsza przejmuje więcej obowiązków na siebie. Daje poczucie bezpieczeństwa osobie chorej. Nie pozostawia osoby instytucjom leczącym, ale jest ktoś, kto przyjdzie, porozmawia, weźmie za dłoń, przytuli, okaże serce. Starzejemy się i często spoglądamy na takie piękne związki małżeńskie, które przeżyły wspólnie razem po kilkadziesiąt lat i ciągle w ich sercu miłość coraz bardziej się rozwija. Nie tylko, że jest taka, jak była na początku, jest jeszcze większa. Jest jeszcze większa, ponieważ przeżyli wspólnie kilkadziesiąt lat i mają wspólne wspomnienia, wspólne doświadczenia pokonanych trudności, wspólne mają doświadczenia radości. To wszystko ich łączy na drogach wspólnego razem wędrowania. Zatem etap starzenia się w związku małżeńskim, bycia razem dla siebie, jest też momentem rozwijania miłości. W rozkwicie miłości, jak Bóg pozwoli, małżonkowie mają nadzieję przeżywać starość, wspierając siebie nawzajem. Wiążą ich wspomnienia wydarzeń zwykłych, nadzwyczajnych, chwil radości, przeżyć naznaczonych cierpieniem. Nieistotne stanie się pojawienie się zatem zmarszczek. Bagaż więzi wyrytych przez wspólne przeżycie miłości w podeszłym wieku czynią tę miłość jeszcze pełniejszą. No i tym akcentem chciałbym zakończyć. Akcentem, że warto w naszym życiu spoglądać na ten ideał, który wytyczył Bóg przy akcie stworzenia. Przy akcie stworzenia stworzył ich mężczyzną i kobietą po to, by człowiek pełnię swojego człowieczeństwa osiągnął w relacji do drugiej osoby, do małżonki, do małżonka i wtedy ta relacja ubogaca ludzi. Nawet gdy jeśli ktoś nie zakłada rodziny, to i tak żyje w relacji. Czyli jeśli my zostajemy kapłanami i nie zakładamy rodziny, to i tak żyjemy w tej samej relacji. Jesteśmy mężczyznami. Siostry zakonne, które poświęcają swoje życie na modlitwę, na inne dzieła miłosierdzia Bożego,
które realizują w tym świecie, ale jednak żyją w tej relacji, bo są kobietami, mogą wykorzystać potencjał swojej kobiecości. Jesteśmy w tej różnorodności piękni. Nie pozwólmy zatem współczesnemu światu zburzyć tego piękna. We współczesnym świecie chce się przeciwstawić nas wzajemnie albo zniwelować w ogóle różnicę między mężczyzną i kobietą. Piękno miłości właśnie w tej relacji tkwi. Dziękuję za uwagę. Chcemy serdecznie podziękować za przedstawienie rzeczywistego obrazu miłości i tego z jego zagrożeniami miłości małżeńskiej i tego piękna, które możemy odnaleźć chociażby w Biblii. Dziękujemy serdecznie.